Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem uruchomienia drugiej playlisty, pozostającej w kręgu moich historyczno-wojskowych zainteresowań. Jeżeli pomysł się przyjmie, to będę to publikował filmy z poradami dotyczącymi różnych aspektów i etapów przygotowywania pracy dyplomowej. Na początek prawdziwy pogromca studentów. Obcit bądź dzcyt, jeżeli ktoś preferuje polski zamiast łaciny w przypisach. Mimo iż zasady stosowania są badalnie proste, studenci z mojego proseminarium, jak i czasem nawet seminarium, mają z tym problemy. Być może nie potrafię tego na zajęciach dobrze wytłumaczyć. Mam nadzieję, że tym razem się to uda. Stosowanie obcit można sprowadzić do prostego algorytmu, który postaram się przedstawić poniżej. Pytanie pierwsze. Czy praca ma autora? No, skoro dzieło cytowane, to musimy wiedzieć czyje. W związku z tym, jeżeli nie ma autora, to nie możemy dać obcit. A jedynie skrót tytułu, o którym opowiem przy innej okazji. Pytanie drugie. Czy jest to jedyna praca tego autora przywoływana do tej pory w przypisach? Jeżeli jest jedyna, to gramy dalej. Ale jeżeli powoływaliśmy się na coś innego tego samego autora lub autorów, to nie można dać opcji, bo nie będzie wiadomo, o jakie dzieło cytowane chodzi. Pozostaje zastosować skrót tytułu. Pytanie trzecie. Czy ta praca pojawiła się w przypisach? Jeżeli tak i spełni oczywiście wcześniejsze kryteria, to ma już spore szanse na opcji. Jeżeli nie, to trzeba podać pełny jej zapis. Pytanie czwarte. Czy ta praca pojawiła się jako jedyna w poprzednim przypisie? Jeżeli tak, to niestety nasze obcit odpada, gdyż musimy dać i bidem, czyli tamże, tak, jeżeli ktoś preferuje polski. O którym też mam nadzieję kiedyś opowiedzieć. Zwracam uwagę na fakt, że chodzi tu o samotne wystąpienie tej pracy, bo jeżeli dany przypis cytuje kilka, to nie możemy dać i bidem, bo nie będzie wiadomo, o którą z tych prac chodzi. Obcit zastępuje wszystko między przecinkiem po nazwisku autora, a przecinkiem przed S. Kropka, czyli numerem strony. Niektórzy wydawcy nie życzą sobie jego stosowania. Sam miałem co najmniej dwa takie przypadki. Może się zatem zdarzyć, że i promotor nie będzie go chciał. Wtedy tam, gdzie pasowałby obcit, należy umieszczać skrót tytułu. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany obejrzeniem opublikowanej przeze mnie recenzji, proszę bardzo, tutaj na ekranie powinno się kilka przykładowych znajdować.